podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, ono będzie w różny sposób wpływało w różnych regionach kraju, bo w dużych miastach, w regionach zamożnych to najniższe wynagrodzenie, to urzędowe najniższe wynagrodzenie często nie ma znaczenia, bo pracodawcy i tak muszą więcej płacić swoim pracownikom, aby znaleźć ludzi chętnych do pracy. To minimalne wynagrodzenie, ta najniższa krajowa, będzie miała zdecydowanie większy wpływ w regionach o wysokim bezrobociu, gdzie podaż pracowników jest duża i tutaj wiele osób jest rzeczywiście do tej pory było zatrudnionych na tej najniższej krajowej. Podwyższenie tego minimalnego wynagrodzenia będzie oznaczało wzrost kosztów dla pracodawców, no i w skrajnym przypadku może oznaczać likwidację części stanowisk pracy. Tutaj mówiąc o minimalnym wynagrodzeniu, musimy też pamiętać o tym dosyć dużej w Polsce szarej strefie. Wiele osób zatrudnionych jest w Polsce na najniższą krajową, a pozostałą kwotę wynagrodzenia, często nawet przewyższającą to najniższe wynagrodzenie, te osoby otrzymują w sposób zatrudnieniu nas w umowach zlecenie, umowach o dzieło, czy wręcz te osoby otrzymują wynagrodzenie pod stołem, tę część pozostałą. Więc tutaj dla nich to podwyższenie tego najniższego wynagrodzenia większego skutku nie będzie niosło. Bardziej dla pracodawców właśnie będzie to wiązało się z podwyższonymi kosztami z tytułu zatrudniania tych pracowników. Podwyższenie pracy minimalnej, ono powinno być powiązane z wydajnością pracy. Nie z inflacją, nie z innymi parametrami, nie administracyjną decyzją, tylko powinno być powiązane z wydajnością pracy. I bo tak jak często porównujemy, że wynagrodzenie na zachodzie, w Niemczech jest to minimalne wynagrodzenie jest znacznie wyższe niż w Polsce, ale zapominamy o wydajności. Ta wydajność w Polsce pracowników na przestrzeni ostatnich kilku czy kilkunastu lat, ona bardzo wzrosła, to musimy na pewno przyznać. Natomiast ona ciągle jest dużo niższa niż ta wydajność na zachodzie, więc dlatego między innymi te różnice w wynagrodzeniach są tak duże. I to przede wszystkim z tym powinno być wynagrodzenie to najniższe powiązane, z wydajnością pracy.